Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części tutoriala chciałbym powiedzieć kilka słów na temat modyfikatora, jakim jest Shrink Wrap. Modyfikator ten jest pewną kombinacją modyfikatorów, które znamy już poprzednio, m.in. modyfikatora Wrap. Jest to jednocześnie dość trudny modyfikator o bardzo takich enigmatycznie wyglądających opcjach. Aby pokazać, na czym polega jego działanie, na początku dodam cylinder oraz zwykłego plane'a. Tego plane'a następnie zmodyfikuję, tak aby można było wyraźnie pokazać, na czym polega działanie modyfikatora. A zatem podnę plane'a na wiele segmentów. Myślę, że tyle wystarczy. Jednocześnie przeskaluję go, aby był dwa razy większy. I teraz do tego plane'a dodam modyfikator o nazwie Shrink Wrap. Ten modyfikator znajduje się w grupie modyfikatorów na panelu modyfikatorów, a jest to grupa deformatorów. I mam tutaj modyfikator Shrink Wrap. Po dodaniu tego modyfikatora na początku z plane'em nic się nie dzieje. Jest on dokładnie taki sam, jaki był. Natomiast najważniejszą rzeczą w opcjach tego modyfikatora jest ustawienie docelowej bryły, do której ten nasz plane będzie się dopasowywał. Po wybraniu cylindra widać, że nasz plane wskoczył jakby na podstawę cylindra i całkowicie się do niej przykleił. W tym momencie jest on dokładnie umieszczony na wierzchołkach podstawy cylindra. Nawet jeżeli go przesunę, to on będzie cały czas tę podstawę zajmował, aż w pewnym momencie, odsuwając go nieco dalej, spowoduje, że całość skupi się tylko w jednych krawędziach, w takim niewielkim obszarze, oczywiście powodując tak silną deformację, że mojego plane'a praktycznie rzecz biorąc w ogóle nie ma. Tego typu działanie modyfikatora nie jest może zbyt szczególne, no i trudno się tutaj czymkolwiek zachwycać. Natomiast jest to modyfikator, który ma bardzo szerokie zastosowania, między innymi do tworzenia ubrań, takich zwykłych ubrań, które można nałożyć na jakiś model. Nie będę tego teraz pokazywał, ponieważ to jest konkretne zastosowanie, a mówimy tylko ogólnie o modyfikatorach. Ale proszę mi wierzyć, jeżeli miałbym tutaj jakiś model człowieka na przykład, to mógłbym takim modyfikatorem ułatwić sobie tworzenie ubrania dla tego modelu, czyli mógłbym opiąć jakimś meszem cały model. Jeżeli przesunę swój cylinder, to z moim plane'em dzieją się naprawdę złe rzeczy. On się deformuje tak bardzo, że praktycznie rzecz biorąc jest zupełnie zniszczony. I teraz siła tej deformacji i jej rozmiar tutaj powodują, że ten modyfikator może wydawać się zupełnie bezużyteczny. Ale można zmienić jego ustawienia i uzyskać kilka ciekawych efektów, nawet w takim prostym układzie. Na przykład możemy zmienić tryb pracy tego modyfikatora z najbliższego punktu do powierzchni, tak jak to jest teraz, na przykład na Project. Project wydaje się nie działać, ponieważ okazuje się, że teraz plane jest bez zmian. Jest to jedna z najtrudniejszych opcji w tym modyfikatorze, niewiele na ten temat można znaleźć dokumentacji w sieci, ale wystarczy zapamiętać, że w tym momencie ważna jest odległość plane'a od obiektu. Jeżeli tego plane'a przesunę do cylindra, w tym momencie coś zacznie się dziać. Jak widać, ten plane zaczyna oplatać mój cylinder, całkowicie go przykrywając. Troszeczkę tak, jakby był jakąś, powiedzmy sobie, elastyczną szmatą rzuconą w ten cylinder i ten cylinder w tym plane'ie tworzyłby jakieś wygniecenie. To jest przecież dokładnie taki efekt. Oczywiście jest to niska precyzja. Mamy tutaj bardzo taką surową, bardzo grubą bryłę. No i oczywiście widać, że to nie jest żadne oplatanie się, tylko takie brzydkie nakładanie. Niemniej jednak można wygładzić tego plane'a przez dodanie na przykład subsurfa rzędu 2, no i odpowiednie jego ułożenie. Wtedy można utrzymać nawet całkiem nieźle wyglądający model. Proszę zobaczyć, co się dzieje teraz z plane'em. Oczywiście widać tutaj, zwłaszcza na powiększeniu, że cylinder przenika tego plane'a, ale temu też można zaradzić, sterując odpowiednio pozostałymi parametrami. A więc gdybym chciał to próbować poprawiać, ewentualnie zmieniać jeszcze inne opcje, to mógłbym zmienić coś takiego jak offset. Offset jest to taka odległość jakby od obiektu, która zostaje dodana do deformacji plane'a. Oczywiście jest to bardzo sztuczne dodanie, jak widać na przykład w tym miejscu, powoduje tylko, że podnosi mi się fragment tego cylindra wytłaczający wgniecenie w plane'ie. Niemniej jednak dla prostych przypadków tego typu offset może coś tam ciekawego ustawić. Na przykład mogę uniknąć tego brzydkiego przenikania się dwóch brył. Więc w ten sposób miałbym częściowo przynajmniej ukryte niektóre krawędzie. No więc to jest jedna z rzeczy. Takie zastosowanie jest bardzo fajne. Dodatkowo w tym modelu możemy także ustawić, w których osiach ma następować deformacja plane'a. A więc jeżeli włączę na przykład oś X, w tym momencie w osi X następuje zwykłe obcinanie. Także mój plane deformuje się tak, że po prostu ten walec go zwyczajnie rozcina. To też jest całkiem ciekawa opcja, którą można wykorzystać na przykład w przypadku kolizji samochodu z drzewem.
Jeżeli samochód wbije się w drzewo, które byłyby pokazywane przez taki cylinder na przykład, to oczywiście wiadomo, że część samochodu zostanie wgnieciona, a po drugiej stronie tego samochodu już nie będzie. No nie wiem, może to makabryczny pomysł, więc przepraszam co wrażliwszych oglądaczy. Co jeszcze możemy tu zmienić? Otóż jest kilka opcji dodatkowo. Oprócz osi, które można sobie dowolnie praktycznie rzecz biorąc ustawiać, można nawet włączyć wszystkie, dostają wtedy jakieś takie dziwne deformacje, można także ustawić sobie na przykład kierunek. Kierunek deformacji, którą teraz mam tutaj nakładaną na mojego plane'a. Więc teraz jest to kierunek, który nazywa się positive, czyli taka strona jakby, może niekoniecznie pozytywna całej akcji, ale ta dodatnia powiedzmy, zewnętrzna tak jakby. Jeżeli włączę sobie stronę negative, w tym momencie wybrzuszenie następuje na rzucie całego obiektu na plane'a. W tym momencie widzimy teraz z góry rzut tego walca i następuje deformacja w obie strony, czyli i w górę i w dół. Tak to wygląda. Okay. Mogę teraz kombinować na różne sposoby, ustawiając sobie te dwie bryły i mam dwie deformacje naraz. Oprócz tego mogę także mieć deformacje typu front, back albo wyłączyć je ze sobą. To powoduje, że w tym momencie kierunek negatywny lub pozytywny zostaje odfiltrowany i w przypadku jakichś bardziej skomplikowanych brył może mieć znaczenie tego typu zachowanie. Na przykład teraz nie mam żadnego wyprzuszenia do góry. To jest tak samo jakbym wyłączył wszystko i pozostawił tylko opcję negative. Dokładnie tak samo. Mam także jeszcze opcję, która nazywa się Subsurf Levels i w dokumentacji na Wiki możecie łatwo znaleźć, że ten, kto pisał dokumentację, sam nie wiedział, do czego ta opcja jest. Szczerze mówiąc, ja również nie wiem, ale wyczaiłem, czy też zrozumiałem tyle, że mogę powiedzieć, że jeżeli ta opcja będzie włączona, to w tym momencie deformacje zachodzą no dokładnie tak, jak tam jest napisane. Tak jakby ten plane został wcześniej podzielony subsurfem jeszcze przed liczeniem całego, że tak powiem, deformowania. Jeżeli zmienię na przykład subsurf na 2 i będę ten plane przesuwał, to widać, że Blender zaczyna lagować, czyli coraz więcej czasu zabiera mu wyświetlanie samej sceny. Jak widać teraz jest to już bardzo powolny proces, natomiast nie wydaje się, żeby on zmieniał wizualnie coś w tych obiektach. A więc ta opcja może pozostać wyłączona, bo inaczej stracimy po prostu płynność pracy w widoku 3D. Być może jest do czegoś potrzebna, ale naprawdę nie wiem do czego. Mamy także znaną nam już opcję z innych modyfikatorów Vertex Grope, grupy wierzchołków. I to jest w zasadzie wszystko, co o tych opcjach można powiedzieć, przynajmniej w modelu Project. Jeszcze jedna rzecz, którą warto dodać, to to, że możemy dodać do sceny jeszcze na przykład inny obiekt, na przykład kulę. I ustawić, aby ta kula również w jakiś sposób wpływała na nasz obiekt. Wystarczy w tym momencie w plane, w ustawieniach modyfikatora ustawić auxiliary target, czyli dodatkowy cel. W tym momencie nasz plane również ugina się, czy też deformuje w oparciu o ten cel. Ostatnią opcję, którą możemy jeszcze zobaczyć, to jest najbliższy wierzchołek, nearest vertex. W tym momencie jest to bardzo takie sztywne i sztuczne zachowanie obiektu, ponieważ wierzchołki z plane'a doklejają się fizycznie do najbliższego wierzchołka w danej bryle. No i jak widać tutaj nie mamy już możliwości ustawienia sobie auxiliary obiektu, więc cylinder mogę zmienić na kulę i w tym momencie mam plane'a rzuconego na kulę. Jest to takie dosyć bardzo sztywne, proste rzucenie. Tak działa ten modyfikator. No i większych zastosowań, bardziej sensownych na razie nie pokażę. Dopiero gdy dojdziemy do animacji, być może czy modelowania postaci, w każdym razie do zastosowań, wtedy być może, że nie zapomnę, opowiem jak można utworzyć z tego modyfikatora strój dla osoby. Dziękuję za uwagę. Przy okazji dodam jeszcze, że ten materiał wideo nagrywałem w rozdzielczości 1920x1080. Mam nadzieję, że dzięki temu na YouTubie będzie on mniej zniekształcony i będzie miał lepszą jakość. Zobaczymy. Proszę dać mi znać w komentarzach, jak to u Was wygląda. A tymczasem dziękuję. No i do zobaczenia.